Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj mamy nowy samochód na IGC Special. Dzisiaj jest 3 stycznia i przez 3, 4 i 5 stycznia możemy nabyć ten wóz. On jeszcze w momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie jest dostępny za IGC, ale podejrzewam, że cena będzie gdzieś tak do 2 milionów. Więc za taką gotówkę musicie sobie uzbierać. Samochód będzie oczywiście standardowo dostępny przez cały weekend, zaczynając od piątku. Chyba będzie udostępniony jakoś wieczornymi porami. Jest to oczywiście Porsche 911 GT3 RS 4.0. Samochód, który myślę, że wiele osób posiada w swoich garażach. Ja go również mam, wersja w Mega Bloks. Była taka jakaś promocja ze strony właśnie klocków Mega Blok i mogliśmy otrzymać ten wóz. Już biorę pada do ręki za darmo do właśnie Worda. Nie pamiętam już, jaka to była okazja i za co się ten samochód otrzymywało. W każdym razie fajna sprawa i jak on jeździ? No co, jest to Porsche. Porsche przeważnie ma dobre nitro, prawda? Tak jest i w tym przypadku. Ja mam włożony tutaj body kit, który sprawia, że nie widać tutaj płomieni z rur wydechowych z tyłu. No, on jest taki trochę zbugowany. Już pewnie nie zostanie naprawiony, bo... O, mam teraz 16 klatek. Masakra. Dobra, Porsche. Porsche jest to całkiem dobry samochód. Kiedyś uważałem inaczej, bo po prostu miałem mało z nim styczności, no i nikt nim nie jeździł praktycznie, a teraz widzę, że niektórzy nawet potrafią nim wymiatać. Jest to samochód z takim, można powiedzieć, średnim przyspieszeniem jak na klasę S. Nawet powiedziałbym, że nieco słabym, ale na pewno nie najsłabszym. Jest to przyspieszenie lepsze niż chociażby w Mustangu RTRX-ie, jeśli chodzi o klasę S oczywiście. Czy jeszcze by się znalazło kilka takich przykładów samochodów, które mają gorsze przyspieszenie od Porsche'a? I przede wszystkim zaletą tego samochodu jest to, że ma dużą, wysoką prędkość maksymalną. No i oczywiście dobre nitro. Bardzo fajnie się prowadzi, przede wszystkim przyjemnie. Nie ma jakichś większych problemów z opanowaniem tego auta i myślę, że każdy by sobie poradził z jazdą nim właśnie. I tak jak mówiłem, wątpię, żeby jakaś osoba tego samochodu jeszcze nie posiadała, ale jeśli ktoś nie posiada, no to teraz ma okazję je sobie zakupić. Wybaczcie za te klatkowanie, ale no... Niektórzy historię moją znają i mam problemy teraz po prostu ze sprzętem. Jest to bardzo fajny wóz, z wyglądu też bardzo ciekawy. Mamy tu kilka chyba body kitów, możemy to sprawdzić. Mamy jeden body kit i on wygląda tak właśnie. Trochę nam tutaj zmienia, w zasadzie bardzo nam zmienia samochód. Spoilery. No jest ich tutaj sporo. No tu można sobie wybrać, jakie tam się podobają, bo tutaj w miarę te wszystkie pasują do tego samochodu, więc można sobie ładnie pokombinować. Maski. Masek nie mamy tutaj żadnych. Ja mam maskę zainstalowaną tą z bodykitu Mega Block, czy raczej z wersji specjalnej samochodu Mega Block. No i co? Czy się opłaca kupić Porsche GT3 RS 4.0? No nie wiem, ile jeszcze będzie kosztować, ale tak jak mówię, będzie to cena gdzieś w przedziale od 1 500 000 do 1 000 000, do 2 milionów gotówki. Posiada mocne nitro, można tym samochodem wygrać na klasie S, chociaż pewnie dobrze wiecie, że będzie wam bardzo ciężko, no bo przecież mamy tam Pagani czy McLareny. Innych tego typu przeciwników, więc no, może być ciężko Porsche'ówką. Niestety Porsche'ówka nie posiada aż tak dobrych osiągów jak właśnie te wspomniane i musicie się niestety z tym liczyć.
Natomiast wóz jest naprawdę dobry. W klasie A chyba też sobie nie poradzi, ale na takie bezklasowe wyścigi jest naprawdę dobry i możecie nim spokojnie powalczyć z innymi. Jak mówię, ma mocne nitro, więc na starcie zostawicie wszystkich z tyłu i prowadzenie jest tutaj również dobre, więc możecie utrzymywać dość wysoką prędkość na zakrętach. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. No i tak jak mówię, widziałem osoby, które wymiatały na autostradach właśnie tym samochodem, także możecie się w niego zaopatrzyć. Ale jeśli są osoby, które szukają naprawdę bardzo szybkiego auta, które będą wygrywały na klasie S, to Porsche raczej nie jest takim dobrym samochodem, którym by się po prostu łatwiej wygrywało, tak? Jest to samochód, do którego musicie przyłożyć trochę waszej uwagi, żeby jeździć nim naprawdę jak prawdziwe koksy a la Burneika. No dobra, to był IGC Special na 3 stycznia. Ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie, cześć.